Witamy bardzo serdecznie w 423 odcinku filmików o gitarach. Czemu to na mnie jest? Kolejny, no bo jesteś gwiazdą. Kolejny PGR, kolejna rozmowa Polaków, gitarowe rozmowy. Gościem dzisiejszym jest mój wieloletni kolega, z którym grałem kiedyś w zespole. I trochę jego historii. To ja grałem. Gitarnictwa. No tak, to on grała, ja byłem w zespole. I trochę jego historii znam, ale wy jej nie znacie i postanowiliśmy, że może uda się. Pijesz to? Kolę z redukcji. To jest Pepsi. Musimy nakleić, że to jest Pepsi. Nie było Pepsi. Musiałem kupić to, ale ja piję tylko Pepsi. 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 MC Hammer i Guitars? MC Hammer i Pepsi. Co to jest? Gościem jest Lipper. Riff Dictator. Tak. Lipper czy Riff Dictator? Teraz już chyba tylko Tomek. Teraz chyba tylko Tomek. Tomasz! Nie, Tomasz nie. Nigdy. Tomasz jeszcze nie. Nie, już nie, kurwa nigdy. No Riff Dictator to jajo było. No ale jajo, które wyrosło potem na poważnie. No, trochę tak, właśnie chciałem sobie to zrobić. Się zastanawiam, czy LPR, czy... LPR w ogóle. Riff Dictator model. Liga Polskich Rodzin. Ale to nie, LPR to ty wymyśliłeś chyba, no tak? No wie, no bo żeśmy sobie robili hip-hopowe skróty, nie? Trzyliterowe z ksywy. Później jest Safik jakoś na kurde. SVK, XTP, VTR. Na próbę przyszedł chyba, ej kurde, jest taka partia LPR. Spoko, no się okazało, że to są nie ze zjeby. Dlaczego zacząłeś grać na gitarze elektrycznej, czy w ogóle? Najpierw chciałem być wokalistą. Zacząłem słuchać Gunsów. Zacząłem słuchać Gunsów i... Appetite. I w ogóle... Fuck. I chciałem być wokalistą, ale później stwierdziłem, że... Solówki są jednak fajniejsze. Chciałeś być slashem. Nie, chciałem ruchać laski i pić wódę. Bo to się do tego wszystkiego sprowadza, prawda? Rock and roll. Istnieją takie teorie. Zresztą nawet czytałem, że Steven Adler, to jemu się nie udało w Gunsach tylko i wyłącznie dlatego, że on ma kurde taką, że on chce tylko grać na perkusji i pukać laski. Ale jak kurde Gunsi weszli na wyższy poziom i się tam zaczęły pojawiać inne rzeczy, to on sobie z tym nie poradził. I, bo już zaczęło się robić zbyt skomplikowane. I po prostu odpłynął. Ale no, chciałem być gwiazdą. Rocka. No, ile miałeś lat, jak chciałeś być gwiazdą rocka? 13. No nie? 13. Bo to było ponad 20 lat temu. 40 lat temu chyba. No, to zależy. Zależy dla kogo. No i kurde, stwierdziłem, że będę chciał grać na gitarze. Powiedziałem moim starym, że chcę grać na gitarze. Mój stary mnie prawie zajebał, bo ja przez całe życie miałem w domu jakąś tam gitarę. Między innymi taką, którą mieli chyba wszyscy, rosyjską siódemkę. Akustyczną. Wszyscy nie mieli, ale wszyscy w tamtych czasach znali, nie? Myślę, że teraz ludzie by się mogli zabijać o te siódemki. No, tak ja też chciałbym mieć, bo nawet akustyczny kor. Na stroicy akustycznie kor na pojechać, nie? I... Albo Meshuga. Chociaż teraz sporo metalowców już w ogóle tego. Teraz grałem na dziewięciostronowej gitarze. Albo ósemki w ogóle. Nie wchodzę w temat. No i jak ta gitara miałem, ta gitara była, to miałem z 6, chyba 8 lat, ta siódemka, to moja jedyna interakcja z nią była taka, że ją brałem po prostu, kurwa, kładłem taki, o, ale zajebiście, i ją odstawiałem, i potem jak już mnie strzeliło, że chcę, kurde, grać na gitarze, to mój stary wziął, że nie, kurde, stała gitara cały czas, jeżeliś nawet jej, kurde, nie chciał ruszyć, martw się sam. A to co, to pozbyliście się tej gitary? Tak, ona gdzieś się rozpadła, coś tam, już tam jej nie było. No i ja kurde, no stwierdziłem, że kurwa, no, coś sobie tam wymyślę i ojciec, nie mój ojciec, tylko... Kolega, mamy kolegę. Perkusista, ojciec. Perkusista. Daddy. Daddy. To później był Daddy. Miał w domu jakieś akustyka, kurwa, z akcją strun 3 cm chyba. No nie dało się na tym grać, no i on miał jakieś struny tam, kurde, chyba z drutu takiego normalnego. No to pojechałem do sklepu muzycznego. Obecnie Riff. Tak, to, kurwa, ukradli mu ona. Wtedy nazywało się... Polmus czy jakoś tam? Nie, Centrala Przemysłu Handlu Muzycznego. A w ogóle ten sklep był tak spierdolony, że ja kiedyś poszedłem, jak już miałem trochę lepszą gitarę, złożoną z dwóch.
To którą potem złamałeś? Ty ją złamałeś. Masz, ja ją złamałem? Nie, no ty ją złamałeś, jak robiłeś jakieś te... Bawiłeś się gryfem, nie? Czy to jeszcze nie ta? To nie ta. Nie, no dobra, to jeszcze nie ta. I co z tym sklepem? Poszedłem do sklepu i mówię panu... Przester jakiś chciałem. Kostkę. Była Exar, Koda, nie pamiętam. No, pan pokazuje, no jest tutaj. No, jak ona brzmi? No, wziął gitarę, podpiął, wcisnął. Tak. Dobra, do widzenia. I od tamtej pory nic już tam nie kupiłem. Ale... I ten pan chyba tam pracuje do tej pory. Nie, pan Piotr już nie pracuje. No, legenda, wspominałem w którymś filmiku, że panu Piotrku, legenda łódzka, no ale nie. Prawie... Potem trochę się zmienił już, potem dawał gitary do testowania. Wtedy wszedł chyba trochę inny rynek i wtedy musieli walczyć o klienta. Ale to wtedy był jedyny sklep w latach 90. 94 chyba. To poszedłem do sklepu kupić nowe struny, takich papierowych, chyba niebieskich, papierka. Takich. Polskie te takie jeszcze? Ta, na sztuki. No i kupiłem... Rock. Tam. Nie pamiętam. Rock i blues, były i jazz. Ja chyba wziąłem blues, bo one były bardzo cienkie. No blues chyba były cieńsze, a rock chyba... Dziewiątki były chyba blues, a dziesiątki mogły być rock. Ja miałem ósemki chyba nawet. Bo mój stary... to robiło szóstki. To później były presto. Stary mi powiedział, że bo ja chciałem grać solówki, to się go spytałem, jakie struny mam do tego akustyka wziąć. No jak solówki gra się na cienkich, no to mają być cienkie, no to wziąłem na cięższe. No i założyłem je, bo... Znaczy już dało się naciskać. No jak miało 3 cm, no to jak założyłeś miękkie struny, to coś tam się... No i... Coś tam jeszcze można było ukręcić, nie? No i tam pituliłem, coś mi tam szło, jakieś tam pojedyncze akordy i takie tam. W końcu mój stary się zlitował. I na moje chyba 14 urodziny od sąsiada muzyka, w ogóle tam była rodzina jakaś muzyków. Ojciec grał na harmonice, jakieś tam bluesy, jakieś takie rzeczy. Jego syn na skrzypcach, też takie coś, taki niby krzak, nie? Wiesz, kurwa klimaty. I pożyczył od niego taką kurwa gitarę w kształcie Fendera. Ten gryf, tamten był właśnie ten z tych dwóch, ten szpadel. Ten szpadel to był z tej gitary. I ona była taka obklejana. Była czarna i miała takie białe taśmy papierowe. Na Van Halena? Może. A to taka z taką tu wielką główką, tak, Fendera? Tak, tak. Co tak. Miałeś napisane Fender, tak a lata 70? Tak. No to tą złamałeś. No tak, no i właśnie z tamtej gitary wziąłem ten gryf, później do tamtej, którą kupiłem za 300 jakiś kurwa, z gryfem. O, był naprawdę nielakierowany ten gryf. Bo to chyba było kurwa zwykłe drewno, z których się robi kurwa krzesło. No i załatwił mi tą gitarę. No i tam już na niej się dało grać. Już zacząłem się do tego przykładać i jak już mój stary w ogóle zmienił stosunek do tego, że ja chcę grać na gitarze, jak zacząłem grać jakieś tam Stairway to Heaven, jakieś takie pierdy i stwierdził, że okej. Chyba zrobił ci wzmacniacz. Kaczkę mi zrobił, ta, że coś z tego chyba będzie. No i właśnie zrobił mi wzmacniacz jakiś na dwóch lampach, to polegało na tym, że było... Takie samo szasis, pamiętam. Aluminiowe, tak, sama aluminiowa podstawka, szasis, kurwa trafo, dwie lampy chyba i tak, takie rzeczy. Później dostałem od babci kasę i kupiłem w sklepie u złodzieja Nadawtowicza. Pan Cierkowski. Tak. No, tak się mówiło, bandyta z Łodzi. 300%, nie wiem do tej pory dlaczego, ale... 300% marży. No, dlatego. No i kupiłem sobie gitarę, nie wiem co to było, jakiś kurwa Ran, Zak, kurwa, nie wiem co to było. Może to była nawet jakiś Jantar, nie, to był Jantar. Jantar. To był Jantar. Też miałem Jantar. No i kurwa na to żałuję do tej pory, że to zrobiłem, bo tamta gitara była o wiele gorsza od tej, którą miałem tego niby Fendera i wtedy potem Marcin Wacławek, ciociu, wymienił mi gryf, wsadził tamtego Fenderowego do korpusu tamtego Jantara i wtedy ta gitara się stała taką, na której potrafiłem grać tylko ja, bo ten gryf był krzywo i trzeba było strunę basową trochę w dół ciągnąć, żeby coś, bo jak się położyło palec, to ta struna zjeżdżała po prostu i to tak.
No i... Więc swoją technikę, tak. Dostosowałeś swoją, jak Jack White, nie? I na tej gitarze zagrałem koncert, na którym zobaczyliście z mocy mnie wtedy w Café Lura. I to wtedy ta gitara już mi służyła parę lat. Miałem heavy metal Exara, który kupiłem w Saspolu. I Kulczycki, pamiętam, że kurde, dał mi gitarę tylko z tymi kurwa piszczelami. Warlocka jakiegoś, albo coś takiego. Nie wiem, ale to kurwa. No i odwziąłem tego Exara, tam kręcę ją przed. Monumentalne brzmienie. Dobrą bekę musiał cisnąć. No i miałem tego Exara, który potem się z nim zjebał mikroprzełącznik i trzeba było mi go naprawdę napierdalać, żeby się przełączył, tam ta płytka pękała, ona była plastikowa. No. No i wtedy już zagrałem z Core 77, to z tym właśnie perkusista ojciec, Borski na gitarze, Misiek na basie. Misiek potem ze mną taka ekipa nagrał płytkę, to takie. Taki nawias żeśmy sobie zamknęli. Nie? Czubaka ten. Czubaka. To już jak ze mną nagrywał, to już nie był Czubaka. Kuczak raczej już. I Bartek Kołat na wokalu. No i zagraliśmy w Café Lura koncert. To był w ogóle mój pierwszy koncert taki naprawdę, że tam... Ale przecież wcześniej przed Scorsese był zespół Aliens. Historia zespołu Aliens. Gdzieś krąży. Może nie wszystkim znana, ale jest. Nie, no każdy miał jakiś tam zespół, kurwa, na początku. No to właśnie z ojcem mieliśmy... i z basistą Gruchą zespół i mieliśmy próby w szkole muzycznej, do której chodził ojciec. Uczył się na perkusji u Pniaka, tak? Tak? Pniak go uczył, tak. No i tam mieliśmy salkę, tam żeśmy sobie jeździli, ale to nie, to wiadomo, to mieliśmy po 13-14 lat i tam, kurde, ja wtedy byłem wokalistą w ogóle. No grałem i śpiewałem. Ale tak naprawdę się zaczęło od Score 77, że założyliśmy zespół i zagraliśmy pierwszy koncert w Café Lura, na który przyszło w chuj kurwa ludzi, no bo wtedy tam było... Wtedy przychodziło w Łodzi na koncerty po 500 osób, nie? No ludzie się nie mieścili I to była taka akcja, że tam, że żaden zespół nie był znany, tam był Bradley, no, chyba Denga była, no. Tak? Score i już. To kurwa, no teraz jak miałbym w jakąś dychę teraz, dać... Teraz przychodzi w ogóle 20 osób, które są znajomi i wszyscy wchodzą za darmo, nie? A kiedyś rzeczywiście tak było w Łodzi w latach 90. Był taki głód metalu, rocka. 99 wtedy. 99 już wtedy, nie? Przed Bożym Narodzeniem. To też się baliśmy, kurwa, święta, Boże Narodzenie, pewnie nikt nie przyjdzie, bo tam te opłatki, jakieś tam, wiadomo, makowce. Ale ja się wtedy tak napierdoliłem na tym kurde koncercie. Czyli był rock and roll. Ale ja to czułem dopiero jak kurde wróciłem do domu. Wypiłem tam chyba z 9 browarów. I było spoko. I miałem od Wojtka Grendy z Komy, wtedy grał w Komy jeszcze. Mieliśmy z nimi w ogóle razem salę prób na Anilanie. Czyli tam wiecie, tam kurde Rogucki, no. Znam ich, nie? Piłem z nimi wódkę. 20 lat temu. To nie była wódka, to była whisky Karolewska. Tak. On to z mety mi gdzieś kurwa z Sertkini. I miałem Fendera, to był, nie wiem, może ty kojarzysz, co to było za piec, to było combo, jakiś kurwa Twin Reverb, może coś takiego? Twin Reverb to wysoka półka. No wiesz, no, jego mama wiesz kim była, nie? No to mógł być, no. A nie wiem, czy taki, nie miał kurwa, długi Rock Pro, czy nie miał jakiegoś, coś nie wiem, ale był zajebisty, był naprawdę spoko i on mi go pożyczył, tylko że problem był taki, że ja musiałem go kurwa dymać sam na widzew. No i pamiętam, że właśnie po tych 9 browarach, pamiętasz, to była tam jakaś poruka, kurwa, w gogle, rock and roll. I wiem, że wtedy właśnie usiadłem, postawiłem w pokoju w noże ten wzmacniacz i wtedy dopiero poczułem, że chyba jednak jest rock and roll, po prostu już... I zasnął. Brałeś jakieś lekcje kiedykolwiek, czy z samoukiem? Z tym samoukiem. Z takich magazynów, jak tutaj masz, ale to też dopiero już później, bo... Były takie książki, ty je znasz, Gitara i Bas, Kole Popławski, Szkoła Heavy Metalu, takie bzdury i tam... Okłamałem was, mój pierwszy koncert to był na zakończeniu podstawówki, mieliśmy taki bal ośmioklasisty. I zagraliśmy tam koncert i tam zagraliśmy dwa numery, zagrałem na Eltronie. Eltron 100. Moim kablem był koncentryk antenowy. Przester miałem na płytce drukowanej, który mi zrobił mój ojciec.
i miałem ten przester, bo bez pudełka, po prostu był tylko włączony i miałem go z baterią na pasku. To był fus tak naprawdę, taki prawdziwy fus. No, jak teraz myślę, ale to po prostu było ustawienie jedno. Tak. On że, grał, tak, nic sam się nie kręciło. Teraz za takie fuzy trzeba zapłacić, nie wiem, z 5 paszek, jakieś tam, kurde, ktoś, Fulton, Big Muffy, takie rzeczy. Ktoś tam trzepie. Robi hajs na tym. Nie no, w ogóle zrobienie efektu, a no, cena niektórych efektów, butikowe efekty, pierdu. No, tak, oni chyba biorą hajs za to, że masz ładnie pomalowane. Ale 5 razy tyle? No. Czy nawet to Joyo, no, ten Husky Drive. W porównaniu do... Chociaż zresztą teraz, to już ci mówiłem, żeśmy wydali o tym, Ibanez wydał... tego Tube Screamera małego. Tube Screamer Mini, który już jest w cenie takiej, no... No to czym się różni, kurwa, tego większego, że tamten kosztuje tam 600, tak? No. A ten, kurwa, 300, jest to dokładnie to samo. To ja... Wiesz, no, jakbyś tam musieli upchać te no to, najdroższe, to kosztują te pierwsze Tube Screamery, no to ludzie płacą tam za jakiś chip Maxona, coś tam. Pierdu. Cewka, kurde. Może to jest Fasel. Jakaś różnica, nie? Może to jest jakaś różnica. Ja jeszcze chyba nie jestem na tym etapie, żeby to próbować i w to wierzyć, nie? No ale to był mój pierwszy koncert właśnie z tym całym moim, kurwa, sprzętem. I tam zagraliśmy dwa numery, które się nauczyłem właśnie z tych książek Szkoła Heavy Metalu. I to było Back in Black i Paranoid. Całe normalne piosenki zagraliście? Tak, znaczy... Kurwa, całe jak było napisane, tak, jak było napisane w tej szkółce. Pod minutę 30, czyli każdy numer, nie? No i co, i potem zacząłeś grać ze mną w kapeli. Tam trochę żeśmy próbowali. No, koncert ze Skorami był w grudniu przed świętami 99. I chyba to nawet było dokładnie, kurde, 16 lat, 26 lat temu? 16. Nie, 16 lat temu, bo właśnie, bo jeszcze ze Skorami zagraliśmy koncert na Sopockiej, na Wielkiej Orkiestrze, tam też była wylęgarnia, kurwa, talentów. W Łodzi, no. Powiem, to jest, kurwa... Już nie ma tej miejscówki, nie? Zburzyli to chyba. Nawet, możliwe, tylko że ja wtedy grałem na gitarze kilka lat, 3-4. Jakoś zawsze miałem takie coś, że nie wiem, może to jest moja jakaś wada czy coś, ale zawsze... Kurde, uważałem, że są chyba wszyscy gitarzyści tak mają, że są lepsi od innych. No jest taka faza, no. Trzeba to wyłączyć raczej, bo to w niczym to nie pomaga, nie? Jak ja właśnie łaziłem na takie rzeczy, jak właśnie na Sopocku, na te przeglądy i... czy nawet na YouTubie teraz oglądam te niektóre rzeczy, to się zastanawiam, co kieruje ludźmi, że kurwa, nagrywają te swoje gówna i puszczają to ludziom. Govern, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, nie jest w stanie zagrać tego równo i prosto. No, stary, to jest teraz, to jest to, że możesz, nie? A ludzie nie mają samokrytyki, więc generalnie no chyba tak to musi wyglądać, nie? Ale no to wracając. Poczekaj, a dobra. Zobaczę, co tam.